Dzień dobry Państwu, zapraszam na piątkowe wydanie programu Prosto z Parkietu. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem jest profesor Krzysztof Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przygotował pan dla naszych widzów 8 wykresów spółek z warszawskiej giełdy, ale zanim będziemy omawiać tę analizę techniczną, to chciałbym poprosić pana o taką krótką refleksję rynkową, bo spotykamy się mniej więcej raz w miesiącu i zazwyczaj diagnoza rynkowa jest taka sama, to znaczy wszystko rośnie. Jeżeli nie jedna branża, to druga przejmuje pałeczkę lidera. Jak pan ocenia tę sytuację na warszawskiej giełdzie i czy wyczuwa pan już taką atmosferę przegrzania, czy jeszcze nie? To obyś żył w ciekawych czasach, więc żyjemy w ciekawych czasach. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, jedna branża przejmuje pałeczkę po drugiej, natomiast wydaje mi się, że z tych spółek gamingowych to one już tak niektóre wytraciły impet, co szczególnie dobrze widoczne jest na CD Projekcie. Jeszcze inne mają pewien potencjał wzrostowy, ale to tak moje prywatne zdanie to jest takie, że te spółki są już generalnie drogie, no ale one znajdują się w trendzie wzrostowym i dopóki ten trend trwa, to nie można go ignorować i teoretycznie on może trwać w nieskończoność, tak? Czyli the sky is the limit, takie przyjmuję wtedy założenie. Natomiast to, co się zdarzyło na energetyce, to ja nie pamiętam, żeby... Może tak wcześniej zacznę od CCC, bo tam było widać taką też moim zdaniem rozgrzanie rynku, spekulacje, jak CCC wychodził z tej formacji bazy i potem był grany po 11% dziennie, to się rzadko zdarza na spółkach z WIG-u 20, żeby one rosły o 11%. Zdarza się, ale to są naprawdę nieliczne sytuacje. On tam 3-4 sesje pociągnął gwałtownie, po czym w ciągu jednej sesji schodził tam z 78, został zrzucony z plus 13-14, przepraszam, na minus jakieś 5, po czym się gwałtownie odbił. No a potem chyba nawet na tej samej sesji, albo dosłownie zaraz potem zaczęła być grana energetyka. I tutaj taka moja teoria spiskowa, że te pierwsze sesje, jak powiedzmy Tauron wychodził ze złoty 50, to tam był taki kapitał jak gdyby zagraniczny, który tak zbierał wszystko, czyli po prostu co było po drodze do wzięcia, to po prostu kupowano. I potem nawet te korekty były takie drobne, że to się w czasie sesji tam spadało kilka procent i dalej był tylko jeden kierunek. No i jeszcze ta wczorajsza wypowiedź ministra, która no, jak gdyby podgrzała dodatkowo rynek wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, bo to cały czas te obie spółki są grane. Natomiast jak popatrzymy na wykres, to wchodzimy po takiej pionowej ścianie tak naprawdę, czyli tam wspinanie się po skałkach. Oczywiście to jest ciężko ci powiedzieć, że to jest inwestowanie, to raczej już w tym momencie to jest spekulacja i teraz wszyscy tylko zastanawiają, dokąd cena dojdzie. Natomiast patrząc jeszcze na taki długoterminowy wykres zarówno Tauronu, jak i PGE, to trzeba pamiętać, że one są nadal w trendach spadkowych i wczoraj chyba, nie pamiętam, który PGE czy Tauron był na 250-sesyjnej średniej ruchomej, więc jak gdyby dopiero jej przebicie stwarzałoby taką szansę na no, przełamanie tego trendu w dłuższym horyzoncie, ale tak naprawdę to będziemy mogli coś powiedzieć o tych spółkach wtedy, kiedy będzie pierwsza korekta, taka poważniejsza na WIG-u 20 i one po tym gigantycznym wzroście też oddadzą jakąś tam część tej zwyżki, która jest, czy może jeszcze nadal będzie trwać, bo ja nie pamiętam takiej ściany i to wszyscy jesteśmy zaskoczeni, no ale oczywiście dopóki ona trwa, to należy grać. Ciężko tu powiedzieć o inwestowaniu, więc z premedytacją używam tego słowa granie, bo nie sądzę, że ktoś teraz to kupuje, to w to inwestuje, tylko raczej chce się podłączyć pod ten trend wzrostowy, czy wsiąść do pociągu i jechać jeszcze dopóki ten pociąg jedzie, tak? Więc, no ale jedzie, tak? Widzi pan na horyzoncie jakieś kolejne branże, które mogłyby tę pałeczkę lidera przejąć? No bo mówiliśmy tak o odzieżówce, mówimy teraz o spółkach energetycznych, mówiliśmy o gamingu, który w zasadzie robi to już od lat, to trzeba przyznać. Wcześniej był też ten taki WIG COVID, powiedzmy tak nazywany przez inwestorów. Myśli pan, że jeżeli ta energetyka spadnie z tej ściany, tej mówiąc w przenośni, to ktoś może się pojawić nowy, jakiś nowy sektor? Widzi pan coś na horyzoncie? Czy energetyka to już będzie gwóźdź do, nie będę mówił do czego, ale do końca tej hossy? Nie, mi się wydaje, że nadal, że jeszcze wróci sektor medyczny, tylko wtedy, kiedy już no, mamy ten Biomed Lublin, który cały czas stwarza nadzieję, prawda, na produkcję leku i wydaje mi się, że jeśli rzeczywiście on zacznie to produkować, to może osiągnąć jakieś ciekawe poziomy. I te spółki medyczne cały czas, moim zdaniem, one są w kręgu uwagi, one tak się wybijają, robią takie korekty, ale one mają cały czas, moim zdaniem, taki lekki potencjał wzrostowy. Może nie poruszają się jeszcze po jakiejś hiperboli wzrostowej.
Jeśli chodzi o inne sektory, to był taki moment, kiedy banki były pociągnięte i to też chyba był ten kapitał zagraniczny, to też jest moje prywatne zdanie, że go pociągnęło tam, nie wiem, za dwa tygodnie temu w górę, po czym spadło, potem była jeszcze jedna próba, ale się nie udało i banki robią coś w rodzaju takiej bazy, natomiast one nie mają siły, tam są takie próby wybicia i to jest cały czas gaszone. No to teraz będzie oczywiście pytanie takie, czy ktoś zauważy, że te banki są mocno niedocenione, tak jak kiedyś energetyka i tam też pojedziemy taką ścianą w górę. Natomiast oczywiście sobie zdaję, że tutaj fundamenty akurat nie przemawiają za kupowaniem w tej chwili banków, no bo nie wiemy, jaka będzie dalej polityka Rady Polityki Pieniężnej, czy to będzie dalej tendencja obniżania stóp procentowych, co będzie działało przeciwko bankom, znaczy w sensie oczywiście ich zysków, czy też już jak gdyby nie będzie tych dalszych obniżek i tutaj już wszyscy potrafią skalkulować, jakie te zyski banków będą, tak więc no. Natomiast to jest też ciekawy sektor, bo on jest moim zdaniem no, po dużej przecenie. Ja lubię kupować takie spółki, które są właśnie po ścianie płaczu i to one spełniają właśnie to kryterium, tak? W tej chwili. To przejdźmy teraz już do wykresów, które pan dla nas przygotował. To jest 8 spółek i mamy tutaj taką, jak sobie rano przeglądałem listę, to dosyć spory przekrój branż. I pierwsza spółka to jest 11bit Studios, a więc jednak przedstawiciel branży gamingowej. Od tego marcowego dołka akcje tej spółki zyskają ponad 100%. I tak nominalnie, bo to jest chyba około 500 zł, wycena, czy nawet już powyżej, to jest jedna z najdroższych spółek na warszawskiej giełdzie. Nie boi się pan trochę, że to jest obok CD Projektu, to jest drugi taki symbol przegrzania w gamingu? Tak, no zdaję sobie sprawę, że on jak gdyby jest tutaj troszeczkę drogi, natomiast przebił poprzedni szczyt i moim zdaniem tutaj ma jeszcze pewien potencjał wzrostowy. Jeszcze cały czas mówię o tym trendzie, także on cały czas trwa tutaj, nawet się starałem Państwu narysować ten trend, on jest tutaj dosyć dobrze widoczny. Natomiast właśnie przebicie tego szczytu powoduje, że mamy jeszcze taką próbę wzrostu. Tam nawet ostatnio też można było patrzeć na wskaźnik AD check-in, czyli akumulacji dystrybucji i one też tutaj pokazywały taką lekką akumulację. Tutaj to stawiam zdecydowanie na trend, nie na jakieś gwałtowne jego przyspieszenie, tylko może jeszcze na tą kontynuację. On był taki w pewnym momencie mniej modny, że tak powiem, ten Square Games, czy właśnie nawet CD Projekt pozostawał w tyle, więc jak tamte spółki, czy Boombeat, jak one trochę porosły, to on dopiero teraz tak naprawdę zaczął odrabiać częściowo ten wzrost. Tutaj też może taka uwaga, że tych spółek, które miałem w zanadrzu, to było tak powiedzmy 10-12, więc wybrałem 8, żeby one się jak gdyby troszkę różniły z różnych branż, ale to nie, że to jest jakaś jedyna spółka, która mi się tak szczególnie podoba w stosunku do wszystkich innych, tak, więc musiałem wybrać 8 i takie wybrałem, natomiast tych spółek jest zdecydowanie więcej, które znajdują się w lekkich trendach wzrostowych, czy nawet, no, nawet przyspieszonych trendach wzrostowych i które stanowią taką ciekawą propozycję inwestycyjną, tak. Druga propozycja to jest Biomet Lublin, na której pan od początku tego roku chyba dwa razy ją typował w naszym portfelu technicznym i to był dwa razy najlepszy typ, jeśli chodzi o te miesięczne stopy zwrotu. Jakbyśmy tak wzięli pod uwagę sobie wskaźnik zmienności ATR dla tej spółki, to strzelam, że to jest rekordzista w ostatnich miesiącach, jeśli chodzi o cały warszawski parkiet. To, co jest ciekawe, to ten kurs tam trochę, on jakoś w kwietniu osiągnął 6,5 zł, potem mocno się skorygował, bardzo mocno i to w ciągu kilku dni. Teraz jest trochę taki ruch boczny. Pan uważa, że Biomet jeszcze przebije ten kwietniowy szczyt? Jeszcze będzie mocno rozgrywany? To znaczy, mi się wydaje, że on po tym spadku, który mieliśmy tutaj właśnie w kwietniu i potem zrobieniu tej bazy, zawężeniu wstęgi Bollingera, tutaj dosyć dobrze jest widoczny, teraz zaczyna zwyżkować i nie wiem, czy przebije 6 zł. To był taki punkt, no rekord, tak? Ten po prostu gigantyczny opór. Natomiast on się może do tych 6 zł zbliżyć. I teraz tak naprawdę wszystko zależy już od fundamentów, czy rzeczywiście zacznie produkować ten lek covidowy, czy też nie. Jeśli tak, to wydaje mi się, że to 6 zł pęknie błyskawicznie, bo wtedy to już będą te wszystkie kryteria spełnione i moim zdaniem będziemy widzieli takie szaleństwo jak na początku kwietnia. Natomiast oczywiście, jeśli nie zacząłby produkować, no to na razie będzie tak rósł sobie powoli, w tych nadziejach oczywiście związanych z tym lekiem. Natomiast o to wybicie z bazy, które właśnie przed chwilą mieliśmy z takiej półtora miesięcznej w górę, no sygnalizuje, że ma ochotę zwyżkować. Tak nawet dzisiaj tam na sesji, jak patrzyłem, to jest chyba też około plus 7%, czyli ta tendencja wzrostowa
jest i on tam teraz gdzieś stał w okolicach 5 zł, tak, czyli ma tą 1 zł różnicy do tego oporu 6, tak, więc i tam też jest dosyć duży wolumen obrotu, to mi się podoba, bo to nie są obroty idące w dziesiątki tysięcy złotych, tylko idące już w miliony złotych, co rzeczywiście każdy się tam może spokojnie zmieścić ze swoimi zleceniami. Trzecia propozycja to przedstawiciel branży IT, też mocno rozchwiany, DataWalk. Od marca 346%, taka jest stopa zwrotu na jego akcjach. Na sesji ta spółka potrafi robić plus 20, także no też mamy wspinaczkę po ścianie, nie wiem, już strachu, optymizmu, nie wiem, jaka to jest ściana, ciężko ją... Nie obawia się pan trochę takiego, że to że właśnie... No nie chcę się teraz powtarzać, że o tym przegrzaniu, nie przegrzaniu, no ale jednak 20% na sesji, 346% w 2 miesiące, to jest dużo, no to nawet kryptowaluty by się nie powstydziły takich wyników. Nie no, typowaliśmy to wczoraj wieczorem, że tak powiem, bo to są typy z wczoraj wieczorem i jak patrzyłem dzisiaj rano już był kilkanaście procent do góry, tak więc jakby cały czas potwierdza tą falę wzrostową. Ja uważam, że oczywiście dopóki ten trend trwa i nawet jest ta ściana, to należy grać. Cały czas podkreślam, że mówimy tutaj o graniu, a nie jakimś inwestowaniu. Przy linii trendu oczywiście nabywanie tego waloru to raczej byłoby dla mnie takim inwestowaniem, natomiast jak ta cena odchodzi dosyć gwałtownie w górę, no to w tym momencie... Tutaj też widać dobrze, jak napływają środki do niego. To jest papier drogi, tak? To jest taki, który idzie znaczy jego cena jest ponad 100 zł, tak? Więc raczej jest skupowany czy w rękach dużych graczy niż drobnych inwestorów. Oni się tam na tym Tauronie koncentrują z tych spółek spekulacyjnych, bo on jest tam po 2, załóżmy 50, gdzie można kupić tego dużo więcej niż tych walorów kosztujących tam, nie wiem, 150 zł, prawda? Więc to raczej jest domena inwestorów instytucjonalnych, chociaż to nie znaczy, że indywidualne osoby nie mogą tutaj inwestować. Tutaj też mamy oczywiście to, co lubię, że MACD nawet nie zbliżył się do linii zero, tylko zakręcił wyżej, pokazując tą korektę. Ta korekta, którą widzimy tutaj tak naprawdę kwiecień, maj, to była nawet jakąś taką falą pędzącą, że nawet nie chciał się skorygować po wcześniejszym wzroście i potem mamy to odejście. Tutaj jest teraz tylko pytanie, dokąd dojdzie, tak? To jest jak gdyby w tej chwili zwyżka, no nie wiem, jakąś tam moim zdaniem, skoro poprzednia była falą pędzącą, będzie nam, może być prostą jakąś falą płaską, ale już raczej falą pędzącą nie będzie, tak? Natomiast tutaj ewidentny trend cały czas wzrostowy i doskonały sygnał kupna po przebiciu tego oporu, który tam miał przed spadkiem w marcu, tak? Czwarta spółka, przedstawiciel branży chemicznej Delco. Tutaj ostatnio się sporo działo, bo tam był 4 czerwca bardzo mocny wystrzał, 38% na jednej sesji, na wykresie pojawiła się taka duża biała świeca, ona w japońskim podręczniku analizy technicznej nazywana jest Marubozu. Czy to jest ten argument, który przekonał pana, żeby wskazać ten wykres dzisiaj? Właśnie ta biała świeca, czy jest jeszcze coś innego? To są dwa elementy. Tak, pierwsza to jest ta biała świeca, która rzeczywiście pokonał z luką od razu opór, który tutaj zaznaczyłem właśnie tą linią poziomą. To było przebicie i cena jakby otworzyła się tuż nad, utworzyła duży biały korpus. I tutaj bardzo dobrze działa też połowa tego białego korpusu jako wsparcie. W tej chwili mamy takie zatrzymanie jak gdyby na średniej ruchomej, ta średnia stara się wypchnąć ceny w górę. Jesteśmy już też wysoko na wskaźnikach i oscylatorach, natomiast można też zaryzykować tezę, że będzie próba jeszcze tutaj przełamania tego oporu, który mieliśmy na szczycie tego czarnego korpusu. Tutaj cena powinna próbować to przebić, tak, bo właściwie ten ruch powrotny, moim zdaniem, po przełamaniu, on nawet nie doszedł do tej linii trendu, przepraszam, do tego poziomu wsparcia tym razem, tylko tutaj te dwa młoty zatrzymały się wyżej na średniej ruchomej, 13-sesyjnej, i ona jak gdyby w tej chwili decyduje o wybiciu. No papier musi chwilę odpocząć po tym 30-procentowej zwyżce jak najbardziej, chociaż jeszcze następnego dnia było drożej, tak, to widać w postaci tutaj tej spadającej gwiazdy, może nie takiej klasycznej, bo ten cień jest troszeczkę za krótki, no ale generalnie w tej chwili trwa takie przyzwyczajenie do ceny i moim zdaniem po tej bazie, którą należy traktować, że cena z ten papier stał przez wiele, wiele miesięcy w trendzie bocznym, jest teraz próba, doszło do wybicia w górę i teraz powinien rosnąć zgodnie z kanonami analizy technicznej, tak? No może nie po 33%, chociaż ostatnio to inwestorzy chyba troszeczkę się bardzo rozbestwili, 33% jest czymś zupełnie normalnym, tak? Natomiast przynajmniej po te kilka procent dziennie. To
Piąty typ, przedstawiciel WIG Budownictwo Elektroteam. To jest spółka, która w lutym już próbowała zmienić taki długoterminowy trend, bo ona w takim ujęciu kilkuletnim pozostaje chyba jednak w beście, no ale w lutym COVID-19 trochę przerwał jej te plany, tak to przynajmniej wyglądało. Kurs zatrzymał się na 7,2, skorygował się dosyć mocno, ale teraz znowu rośnie. Jest już przy 5,56 z tego, co sprawdzałem sobie dzisiaj. I myśli pan, że to jest takie drugie podejście do zmiany tego długoterminowego trendu? Jeszcze jakbyśmy mogli prosić o wykres, to tutaj... Tak, to znaczy wydaje mi się, że po tej mieliśmy takie podwójne dno na samym w marcu, prawda? I potem wyjście, pokonywanie kolejnych oporów. Teraz jesteśmy pod takim oporem, który pochodzi tutaj z początków marca. No i przebicie go w górę to otwiera tak naprawdę drogę już do tego szczytu, który mieliśmy tam w okolicach lutego, prawda? Początku lutego, z tego co tutaj dobrze widzę. I potem ta fala spadkowa, więc ja zresztą lubię takie spółki, które tak sobie powolutku rosną i teoretycznie potem one lubią wchodzić na hiperbolę wzrostową w tej ostatniej fazie i wtedy te zwyżki są dynamiczne, tak? Więc tutaj jest szansa na przyspieszenie tego trendu wzrostowego w przyszłości. Wskaźniki oscylatory, patrząc na MACD, no, przebił poziom 0, nadal sygnalizuje kupno, on też jak gdyby powoli tak pokazuje nam ten trend wzrostowy, zaczynając z takiego bardzo niskiego poziomu, cały czas zwyżkuje. Na D plus, D minus ewidentny sygnał kupna. Wiemy, że jesteśmy wysoko, bo to pokazuje też nawet stochastik, prawda, czy rate of change. Natomiast widać te środki napływające tutaj tak powoli na akumulacji dystrybucji, tak? Więc to jest taki papier na tych spokojniejszych inwestorów, gdzie ten ATR nie będzie szalał jak na Biomedzie Lublin, prawda? Więc taka spółeczka właśnie na trendu wzrostowego. Szóste wskazanie to Global Cosmet, przedstawiciel odzieżówki. I tak chyba z perspektywy wykresu to jest trochę podobna spółka jak Biomed Lublin, bo tam mieliśmy takie mocne wybicie kwiecień, maj, dojście pod 5 zł, potem mocna korekta. No i teraz znowu jakby wygląda na to, że coś się dzieje, bo mamy też białe marubozu potwierdzone obrotami. Czy tutaj też tak optymistycznie pan podchodzi, podobnie jak z Biomedem, że to jeszcze będzie rozgrywane? Tak, to tutaj oczywiście jest inaczej, bo tam w Biomedzie to mieliśmy taką ścianę wzrostową i potem była baza, a tutaj widać tak naprawdę, że mamy takie kilka fal wzrostowych, bo mieliśmy tak naprawdę pierwszą, potem była druga, trzecia, teraz była tam powiedzmy druga, potem korekta, potem trzecia fala wzrostowa, teraz zrobił dłuższą bazę, zawęził Bollingera i próbuje przebijać górną wstęgę Bollingera, natomiast tutaj doskonale wyglądają wskaźniki, jeśli miałoby dojść do wzrostów, to one są wszystkie wychłodzone. MACD zakręca na linii zero, co tygrysy lubią najbardziej, prawda, bo to pokazuje siłę waloru, że nawet cena nie jest w stanie zepchnąć tego MACD w dół, oczywiście, więc MACD zakręca na linii zero. Tutaj też mamy stochastik, który już właściwie generuje wskazanie kupna. Powiększyły się też wolumeny obrotu po tym wybiciu w górę, prawda, więc jak gdyby też widać dopływ środków. Ta może ta wczorajsza świeczka była nie tak do końca okej, bo mieliśmy taki mały czarny korpusik z tym, on się przełożył jako tutaj dystrybucja akcji w rynek, tak. Ale taka delikatna w porównaniu do tej białej świecy, która była sygnalizowana jako zwyżka. No i tutaj pod tą baza jest na razie pokazywana też w układzie D plus, D minus, przy czym już się pojawił sygnał kupna, bo zielony wskaźnik jest powyżej czerwonego. Także tutaj już taka próba rozegrania trendu wzrostowego. Tutaj może też taka uwaga, że ostatnio rynek jest dla odważnych. To znaczy ja bym się nie bał, bo on sprzyja. Tak? Ja nie mówię, że nie można sobie tego tak nie rozumieć, ale większość walorów raczej biją niż dołem z takich formacji. Więc policzyć, ile spółek po takich w stosunku do tych, które się wybijają dołem, to nie jest na przykład właśnie styczeń, czy luty, czy nawet ubiegły rok, kiedy duża część spółek wybija się dołem. Więc to jak gdyby ta odwaga, teraz jak gdyby, znaczy szczęście sprzyja odważnym, tak? Czyli tu jest ten moment, kiedy, tak jak mówię, że nawet prawdopodobieństwa są większe wybicia górą z baz niż wybicia dołem, tak? Więc mogą Państwo też jak gdyby popatrzeć statystycznie, jak to wygląda i więcej spółek wychodzi górą, tak? To ja mogę dodać w tym miejscu, że co środę mniej więcej na Twitterze umieszczam statystyki tych legendarnych sygnałów żółwi, to są wybicia z kanałów 20 i 55 sesyjnych. W ostatnim czasie jest tak, że tych dołem nie ma w ogóle, a tych górą jest po kilkadziesiąt nawet, także to się ewidentnie statystycznie potwierdza. Przedostatnia spółka,
Mabion, przedstawiciel branży biotechnologicznej, tak największą uwagę moją przykuł ten wykres, jak sobie przeglądałem pańskie propozycje, bo tutaj budowana jest taka formacja bazy na niskich poziomach, tak jakby kurs uklepywał sobie dno gdzieś w okolicy 21 zł. Ostatnio mamy takie wyjście górą. Jak wiadomo, te bazy, czy też zwane spotkami, to są bardzo wiarygodne formacje. Pan się zgadza, że to jest ten spodek i to może być odwrócenie trendu, czy tu pod coś innego gramy? Tak, nie, to właśnie gramy pod to, gramy pod takie długoterminową zmianę trendu, w sensie takim, że ten spodek się zaczynał jeszcze tam na jesieni ubiegłego roku i teraz właśnie staramy się wybić w górę. Tutaj też należałoby sobie w tych spodkach określić punkt po prawej stronie, przebicie którego będzie oznaczało dla mnie sygnał kupna. Tak, tutaj inwestorzy różnie podchodzą, na przykład ktoś mógł ustalić ten szczyt w okolicach początku kwietnia, czy nawet tam gdzieś w marcu, czy też nawet czekać wyżej i jak gdyby przebijanie tych kolejnych poziomów powoduje, że ten spodek staje się pełniejszy. Natomiast tutaj też było widać zawężenie wstęgi Bollingera i ona po tym wybiciu w górę rozszerzyła się i proszę zwrócić uwagę, że teraz ceny znajdują się nawet powyżej połowy tej linii przerywanej czerwonej wstęgi Bollingera i próbują jak gdyby dojść do tej górnej bandy. Natomiast oczywiście nadal należy pamiętać, że walor jest w trendzie spadkowym, bo tutaj mamy tą średnią 250 sesyjną na złoto narysowaną i teoretycznie dopóki tego nie widzi, że on odwrócił, formacje spodków są wiarygodne. Jeśli rzeczywiście ta formacja około pół roku, czy może nawet 8 miesięcy, no to wtedy potencjał, zasięg z takiego spotka jest dosyć duży. No problem ze spotkami polega na tym, że ciężko się z nich liczyć, żeby tutaj ciężko to ustalić dokładnie, dokąd dojdzie, czy też jakie są targety Maciega, ale one nie są powszechnie uznawane. Też mamy MACD, który systematycznie zwyżkował, on potwierdził ten sygnał wyjścia w górę, przebijając linię zero. Tu jeszcze ma pewien potencjał wzrostowy. Potem może dojść do jakiegoś zatrzymania, bo proszę pamiętać, że to jest długoterminowa formacja, więc może dojść do jakiejś korekty, ale cały czas jeśli ten spodek się rzeczywiście kształtuje, no to będzie ta niewidzialna siła, która będzie wypychała te ceny, bo trend będzie. Także to jest. I jeszcze on nie, cena nie zdrożała tak dużo jak nie w przypadku Tauronu czy PGE, więc dużo bardziej, no, moim zdaniem, bezpieczna, bo nawet spadek gdzieś do dna to jest rzędu kilkunastu procent, tak? Jakbyśmy nawet tutaj sobie ustawili gdzieś stop loss, prawda, czy poniżej, no to tutaj nie ma tych wielu zapytań dotyczących, gdzie postawić stop lossa po jakiejś dynamii, po ścianie wzrostowej, prawda, takiej pionowej, bo tam oczywiście to jest duży problem i właściwie należałoby raczej ustawiać stop lossy takie stałe, czyli mogę stracić 5-7% i uciekać, tak, bo tam ciężko oszacować jest tak naprawdę na podstawie wcześniejszych dołków te poziomy. No także myślę, że ta spółka to dla tych, co lubią tak spokojnie, dostojnie, taki jest start jak Boeinga, powiedzmy, prawda? Jeszcze ostatnia spółka do omówienia. Mercator, panie profesorze, to taki rodzynek giełdowy, bo to jest najmocniejsza spółka wśród maluchów. Tam od początku roku to jest już ponad chyba 500% zysku. Producent rękawic medycznych, jeden chyba z największych beneficjentów sytuacji, no jeśli epidemię. Myśli pan, że ten trend będzie kontynuowany? Czy nadal uważam, że tak, bo nawet zrobił tutaj, bo po tej fali wzrostowej mieliśmy taką bazę z taką nawet tutaj poważniejszą korektą i po tej korekcie już można było się zastanawiać, czy rzeczywiście się trend nie załamie, ale potem mieliśmy trend boczny, cena wychodziła w górę i teraz doszło do pokonania oporu, który mieliśmy na tym czarnym korpusie i znowu cena jest przy tej górnej wstędze Bollingera. Teraz może być tam, nie wiem, jedna, dwie, trzy sesje jakiegoś spokoju, że tak powiem, i próba kontynuacji. Tutaj też właśnie ta baza, którą obserwowaliśmy na Mercatorze, ona pozwoliła wskaźnikom się wychłodzić, bo na przykład MACD znowu zakręcił nad linią 0. Tutaj stochastik nawet nie zszedł poniżej linii 0, tylko zakręcił też jak gdyby w obszarze jeszcze neutralnym i zwyżkuje, więc tutaj D plus, D minus cały czas potwierdza tą tendencję wzrostową. Ma jeszcze dosyć duży potencjał wzrostowy, więc tak tam naprawdę ta baza trwająca około miesiąca czasu pozwoliła się tym wskaźnikom wychłodzić i nakręciła tą spiralę wzrostów, znaczy do potencjalnego wzrostu oczywiście na giełdzie. Natomiast też mamy cały czas ten napływ tego kapitału, proszę zwrócić uwagę, czarny wskaźnik AD Czajkina sygnalizuje powolny napływ, tak? Taki
do spółki, prawda? Więc jak gdyby sygnalizuje no, kupno tych walorów, prawda? Także ja wiem, że on już jak gdyby zdrożał dużo, natomiast no na razie dopóki trend trwa, no to zgodnie z naszymi założeniami z analizy technicznej gramy trend, tak? Więc tutaj jesteśmy konsekwentni. Tu nawet ze stop lossem jest dosyć łatwo, bo powrót jak gdyby poniżej tego szczytu, który tam Państwu zaznaczyłem, który mieliśmy, to byłby taką pierwszą oznaką pogorszenia warunków, czy powrót do bazy, to byłby znak zapytania, czy tam się trend nie odwraca, prawda? Natomiast tutaj widzimy złotą średnią, która cały czas pokazuje trend wzrostowy, także na razie mówimy o rynku hossy na tym walorze. Nawet jeszcze tutaj można byłoby narysować taką już linię trendu, mniej więcej o taką, prawda? Więc jak gdyby tutaj dosyć do tego trendu też nie jest tak daleko. Nawet gdyby doszło do spadku, to ta przestrzeń jest jakaś gigantyczna do tej linii trendu wzrostowego. No to wszystko chyba, jeśli chodzi o ten walor. Okay. Panie profesorze, tutaj stawiamy kropkę. Wszystkie wykresy będą dostępne na parkiet.com, także tam zapraszam i oczywiście, jeśli ktoś nie zdąży oglądać, to będzie też cały materiał dostępny na YouTubie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję, kłaniam się. A Państwa zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu już w poniedziałek o 12:00. Do zobaczenia.